Czuję gaz, gazu trochę tutaj się wydostaje, ale reakcja jest całkiem spoko. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Jest sobota, więc nagrywamy jak co... Co sobotę? Nie. No co sobotę to nie, bo ostatnio była Egis, wcześniej był jeszcze ślub. Ogólnie z nagrywaniem w maju było ciężko. Zresztą jak pewnie zauważyliście, że ten content w maju był taki sobie, troszkę mniej było streamów i tak dalej. Do tego streamy przeszliśmy na Kika, co nie ukrywam, dość mocno odbiło się na tym coś, co YouTube tam z tymi swoimi algorytmami wymyśla, ale o tym będzie inny film, więc do tego później wrócę. Bierzemy się dzisiaj za nagrywanie dużej ilości recenzji, dużej ilości opisów, więc lecimy z tematem, bo nie ma za bardzo czasu, no bo dzisiaj jeszcze testy, już mamy 12, a dzień będzie krótki. I od czego zaczniemy? Zaczynamy od chyba najważniejszej recenzji na dzisiejszy dzień, moim zdaniem, na pewno najpilniejszej. A jest to recenzja Repliczki, która pojawiła się na Tajwanganie, zrobiła wielką furorę i sprzedała się w ciągu jednego dnia i chwała Bogu, Anonymousowi udało się jedną sztukę dorwać. I o czym mówimy? Mówiliśmy o repliczce od Double Eagle'a, GBBR, Noweskie, z licencją od EMG, więc naprawdę ciekawa rzecz. Jest to replika produkowana przez DE na bazie systemu MWS od Tokio. Tak, dobrze mówię? MWS, tak, dobrze zapamiętałem. Ja tu mam trochę notatek, bo nie jestem specem od GBB, więc będę sobie do nich zaglądał. Ja sobie może to położę na blacie. Repliczka jest praktycznie nowa. Anonymous ją tylko przestrzał, sprawdził, czy działa, ale nic więcej w niej nie robił. Więc ja dzisiaj czynię honory. Dostałem ją od niego na recenzję, żeby ją Wam pokazać. Przy okazji oczywiście replika patrona. Więc przechodzimy do rzeczy. Pierwsze co? Jak zwykle pudełeczko. Pudełeczko troszkę minimalistyczne. DE ma zazwyczaj takie bardziej fikuśne pudełka, gdzieś tam z rysunkiem repliki czy jakiegoś gościa. Ogólnie ładne te pudełka. Tutaj mamy dość minimalistyczne. Mamy logo Noweskę, napis Noweskę i nic za bardzo więcej. Mamy tutaj oczywiście jakieś tam znaczki Double Eagle'a, jakieś inne, naklejkę od Tajwangana. Tutaj też znowu wszystkie loga, jakie tylko można sobie wymyślić. I na dole, od spodu mamy też logo EMG. Zobaczmy, co mamy w środku. Kartonik otwieramy. Na początek oczywiście karimatka. Potem mamy instrukcję. Pierwsze co, rzuca nam się w oczy karta z licencją EMG, z hologramem i tak dalej. EMG, Noweskę. To jest potwierdzenie, że replika jest na licencji. Dalej mamy oddzielną kartkę, jednostronną, z rysunkiem złożeniowym całej repliki. Czarno-białe, dość ładnie opisane. Zwrócę tylko uwagę, że ta replika ma inną kolbę niż to, co faktycznie mamy w pudełku. Dalej mamy z jednej strony tarczę, z drugiej strony taką informację, nie zrób sobie krzywdy, z taką fajną anime dziewczynką. Tak? I jest to, domyślam się, że od Tajwangana karteczka, ze względu na to, że napisy są też po polsku i angielsku. Na boczek. I na koniec mamy już instrukcję od samej repliki. Tak samo tutaj, tak jak na rysunku złożeniowym, mamy inną kolbę. Reszta rzeczy raczej pokrywa się z repliką. I mamy tutaj kilka rzeczy takich, najpierw mamy oczywiście czego nie robić, jak nie zrobić sobie krzywdy, informacje na temat podzespołów, gdzie jest spust, gdzie jest co, jak wkładać, jak ustawiać tryb ognia, jak ładować magazynek, gazem, nie gazem, jak wpinać magazynek, jak przeładować, co to jest bolt cutch, jak on działa, oraz też mamy tutaj pokazane, jak rozbierać replikę, żeby dostać się do środka i dostać się do systemu hopa. Instrukcja dość przydatna, szczególnie jeżeli ktoś nie miał za dużo styczności z tym systemem GBB, bo nawet jeżeli mamy inny system GBB, to zazwyczaj regulacja hopa jest w innym miejscu. Na przykład VFC ma w całkiem innym miejscu niż tutaj mamy. Więc na to zwracam uwagę, z instrukcją zawsze warto się zapoznać. Papierki idą na bok. Dalej mamy woreczek z akcesoriami i mamy tak, w jednym woreczku mamy, to jest dokładka do szybkiej ładowarki, która ułatwia nam ładowanie tych magazynków, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy przyrządy celownicze przeziernikowe, otwarte. Z przeziernik mamy mały i duży otwór, dużo mało światła. Mamy też imbusa, żeby go zamontować. Przyrządy są wykonane z kompozytu. Nie są zamontowane i bardzo słusznie, bo musiałbym je zdemontować przed strzelaniem, żeby móc zamontować lunetę.
Dalej mamy jeszcze wycior. On jest tutaj przyklejony, ja nie będę go wyjmował. Jest wycior, bo to ostatnio czasami bywa po prostu problem, żeby był. Potem mamy jeszcze magazynek. Magazynek jest oczywiście gazowy, ciężki, bardzo przyjemnie. Waży, nie wiem, około pół kilo. Oczywiście do nabijania gazem mamy tutaj młoteczek. Na dole mamy zawór do nabijania. Magazynek przyjmuje, o ile pamiętam, około 30 kulek. To jeszcze będziemy sprawdzać, ale też taki fajny bajer. I tutaj zwrócę uwagę, replika przyjmuje też magazynki Tokio, aczkolwiek wymagają one drobnej przeróbki, tam coś trzeba szlifnąć. Nie wiem dokładnie co, ze względu, że nie posiadam takiej repliki, żeby przymierzyć, to zwracam uwagę. Natomiast te magazynki do Tokio podobno pasują bez żadnych przeróbek, po prostu wkładamy i strzelamy. Odkładamy sobie na bok i przechodzimy do samej repliki, bo to już ostatnia rzecz, jaką znajdziemy w pudełeczku. Czyli repliczka. Karton idzie na bok, a my zajmujemy się opisem zewnętrznym tego cuda. Repliczka, jak widzicie, DE. Po czym można poznać, że to jest DE? Głównie po tym. To jest kolba, którą widzimy w wielu replikach DE i tutaj też ona się znalazła. Replika, którą ja, znaczy kolba, która mi osobiście dość pasuje. Pies idź sobie. Jest dość wygodna w regulacji przede wszystkim. Łatwo też można ją całkowicie zdjąć. Co prawda tutaj raczej nie ma takiej potrzeby, ale w razie czego, tak? Więc to jest taki element, który od razu zrzuca mi się w oczy, że to jest DE. I to jest też ten element, którego nie ma na grafikach od produktu. Coś tu jeszcze muszę zwrócić uwagę? Chyba tyle. Co ciekawe, replika ma w pełni palne oznaczenia, noweskę. Nie ma żadnych oznaczeń DE. Nie mamy nic tu wypalonego, że jest to DE. Chyba fajnie. No ale przejdźmy jak zwykle od przodu. Na początek tłumik płomienia, czy raczej urządzenie wylotowe i też takie dość fajne, mi się podoba. Zresztą DE ma tendencję do robienia ładnych tych przyrządów, moim zdaniem bardzo fajne. Od dołu z imbusikiem, żeby je skontrować, to ono też ma jakiś system z tego co widzę zatrzasku tłumika, jakiegoś QD do tego. Nie wiem co to za tłumik, nie miałem w rękach, możliwe, że to też jest jakiś tłumik od noweskę. Ale ewidentnie jest tutaj system zatrzaskujący do tłumika. Więc na to zwracam uwagę, jakby się ktoś wypowiedział mi, jaki tłumik tu by pasował, to na pewno Anonymous będzie tym zainteresowany. Dalej, mamy lufę zewnętrzną. Lufę zewnętrzną z oznaczeniem od góry loga Noveske. I mamy tutaj oznaczony też palny kaliber 300 BLK 8T, czyli 8-calowa prawdopodobnie lufa. Lufa jest w takim białym macie. Nie wiem, czy to będzie ładnie widać na tym nagraniu, bo mam dzisiaj dużo słońca, może być z tym różnie. Ale mamy taką białą lufę, bardzo podobnie jak u mnie w mojej nowej SLC, gdzie też mam w takim właśnie kolorze tą lufkę. Dalej mamy aluminiowy blok gazowy i atrapę rury gazowej. Oczywiście blok gazowy jest dość blisko, ze względu, że lufa krótka, to w połowie jej długości jest blok gazowy. I powiem Wam szczerze, wygląda to naprawdę przyjemnie. Wszystko jest aluminiowe, z tych rzeczy, które właśnie opisałem, poza rurą, bo rura pewnie jest ze stali. I teraz tak, lufa zewnętrzna nie ma żadnych przecienień, jakichś tam przekładek, jak to zwykle bywa w M4, że ta lufa się zwęża, rozszerza i tak dalej. Nie, tu lufa jest jednostajnej grubości, bardzo fajnie to wygląda, mi się naprawdę podoba. Ten kolor to już jest kwestia upodobań, mi osobiście te białe lufy naprawdę pasują, mimo że chłopaki się śmieją, że na przykład w mojej SLC wygląda tak jak krótka PCV. Ale chrzanić ich ma podobać się mi, im nie musi, a po prostu ich zazdrość chwyta, nie? Dalej mamy front w M-locku tradycyjnym z oznaczeniami Noveske. Tutaj mamy z jednej strony wygrawerowane oznaczenia, tu mamy z drugiej strony wygrawerowane oznaczenia. Bardzo fajny, dość prosty front, bardzo ładnie siedzi, zero luzu na nim. Od góry oczywiście z szyną RIS, od boku natomiast mamy na bokach i od dołu M-locka po cztery komórki z każdej strony. Niestety nie mamy M-locka na skosach, czyli jeżeli chcielibyśmy czy montaż latarki, czy na przykład montaż udeka jakiegoś i tego typu rzeczy, niestety nie mamy slotów tutaj na skosach. Szkoda, mogłyby się przydać. Tym bardziej, że z przodu tak naprawdę na tym froncie nie mamy też żadnego innego miejsca na zawieszenie QD, nie mamy żadnego przyciśnika, kropka, nic. Tu jest po prostu czysto, sam czysty front bez żadnych dodatkowych bajerów, klasyczny M-lock. Dalej przechodzimy do receivera, czyli do głównego body. Cały receiver jest dość mocno oznaczony, omarkowany. Tak, tu mamy znaczek, napis Noveske. Mamy logo Noveske. Potem mamy Noveske znowu. I pod tym mamy Rifle Works LLC, Grand Spas or USA.
czyli dość dużo napisów tutaj. Wszystkie chyba palne. Dalej mamy tutaj model M4, nie wiem co to oznacza, prawdopodobnie jest to jakiś model w Noveskie. No i potem mamy też opisy trybu ognia. Selektor jest dwustronny, aczkolwiek nie w pełni, bo z tej strony mamy skrzydełko, gdzie możemy sobie selektor regulować, natomiast z drugiej strony nie mamy skrzydełka, ale mamy kółeczko, które kręci się w zależności jak ustawimy tryb ognia. Nie możemy tutaj przestawić, ale widzimy jaki tryb ognia tutaj mamy. Jak już jesteśmy przy napisach, opisach i tak dalej, to wszystkie te oznaczenia to nie są oznaczenia wypalone laserem, coś takiego, nie. Wszystko co tutaj mamy są to oznaczenia wygrawerowane dość głęboko w metalu, więc nie zedrą się, nie zniszczą, dopóki jakieś grubo tego nie zamalujemy, to będą naprawdę widoczne. Obstawiam, że nawet jakieś położenie tej farby, jakiejś nie bardzo grubej, dalej nie będzie problemem, bo dalej te wszystkie oznaczenia będą widoczne. Z ciekawostek jeszcze takich dodatkowych, na pinach od strony prawej repliki też mamy znaczek Noveskę, więc nawet piny są brandowane. Poza tym to oczywiście body jest tak jak pewnie w Noveskę, co prawda ja tutaj nie jestem ekspertem, nie badałem nigdy jak wyglądają body od konkretnych marek, ale jest dość fajnie poprzetłaczane, szczególnie tutaj front jest fajnie przetłoczony na tak, żeby się pięknie schodził, znaczy przód receivera górnego schodzi się bardzo ładnie z frontem, jest to wszystko ładnie przetłoczone, tak żeby to ładnie ze sobą pasowało, moim zdaniem wygląda to super, bardziej kanciaste tutaj wszystkie te wyprowadzenia, bardzo fajnie ogólnie, głównie ten górny receiver jest wyprowadzony, mi się to naprawdę podoba. Tak samo z drugiej strony deflektor też jest właśnie taki bardziej kanciasty niż zwykły M4. Ogólnie górne body naprawdę wygląda fajnie, natomiast dolne body jest już bardzo klasyczne. Tutaj nie zauważam żadnych zmian względem klasycznego receivera dolnego. Jest po prostu klasycznie. Na koniec na dole mamy chwyt pistoletowy i tutaj taka pierwsza uwaga. Na zdjęciach na stronie Taiwan Gana podobno chwyt jest inny z tego co mówił Anonymous. Co nie zmienia faktu, że chwyt jest bardzo wygodny, powiem Wam szczerze. Bardzo fajnie leży mi w dłoniach. Jest naprawdę fajny, wąziutki, bo jest to chwyt GBB, czyli chwyt tak jak w palnym. Grubości jak palnego. Pewnie większość z Was wie, ale może nie wszyscy. W replikach AEG szczególnie te chwyty są wyraźnie, wyraźnie grubsze. Ze względu na to, że muszą nam pomieścić jeszcze silnik. Tutaj silnika nie musimy wtykać, więc mamy wszystko tak jak powinno być w palnym. I jak już skończyliśmy opisywać wygląd, to może przejdziemy do manipulatorów. I pierwszym, co przychodzi mi do głowy, to oczywiście jest dźwignia przeładowania, bo skoro mamy GBBR-a, to on się przeładowuje jak palny. Więc ja se tutaj przytrzymam boltkacza, żeby on się zablokował i naciągnę dźwignię. Jak widzicie, zamek się otworzył. Zamek został w tylnym położeniu. Ja mogę teraz zamknąć dźwignię. Zameczek mamy otwarty. Mamy tutaj otwartą komorę. Moglibyśmy teraz włożyć magazynek, zrzucić boltkaczem i w tym momencie kulka zostaje wprowadzona do lufy. Powtórzymy jeszcze z drugiej strony. Co prawda tutaj taka moja jedna uwaga. Tak jak w hakaśkach na przykład od VFC, jak zamykamy ten zamek, to jest takie solidne uderzenie powiedzmy. I ten dźwięk i ten feeling tego zrzucenia boltkacza jest fajny. Tutaj ten boltkacz to jest ok, domyka się, ale to jest takie puf, takie bardzo delikatne. To prawda, jest to tak rozwiązane w Tokio podobno, żeby to wszystko było trwalsze, żeby tam wszystko na tych lżejszych ustawieniach chodziło. No bo bądźmy szczerzy, no jest to replika dedykowana na rynek japoński raczej, jeżeli mówimy o Tokio. A to jest replika Tokio, tak naprawdę. Replika repliki Tokio. Co fajne, co ciekawe, jeszcze zwrócę uwagę, że tutaj ten zamek nam się nie domyka. Tutaj jest taka malutka szparka i tak ma być. To nie jest zepsute, tak ma być, czyli tutaj mamy z przodu taką malutką szparę ze względu na to, że po prostu to się jeszcze nie domknęło i tak ma zostać. Jak już mówiłem o dźwigni przeładowania, to zapomniałem w sumie wspomnieć, że jest ona dwustronna, dość szeroka, fajna. Sama dźwignia przeładowania jest naprawdę spoko, mi się bardzo podoba. Zrzut magazynka, zwykły, jednostronny, bez żadnych bajerów, bez żadnego dodatkowych feature'ów. Tak samo boltkacz mamy jednostronny, klasyczny, bez żadnych dodatkowych rzeczy. Forward assist też jest, co prawda on tutaj za bardzo nie ma racji bytu. Jest, bo jest, ale raczej z niego nigdy nie skorzystamy. Jak już mamy omówione główne body, to zostaje nam tak naprawdę prowadnica i sama kolba. I tak już mówiłem, klasyczna kolba od D, nic tutaj ciekawego nie wymyślili, nowego.
Co prawda ja te kolby osobiście bardzo lubię, dość łatwo się regulują, bo tutaj mamy przycisk, w którym możemy sobie to regulować. Jest oczywiście pozycji 6, z tym, że znaczy jest 5 pozycji, bo nie mamy tej pozycji tutaj w pełni zsuniętej, ze względu na to, że no chodź tu, ta prowadnica jest troszeczkę wydłużona, przez co nie jesteśmy w stanie wsunąć tej kolby aż bardzo do końca. Więc samych pozycji mamy faktycznie 5. Kolba jest wyposażona w gniazda QD, prawa i lewa strona tutaj z przodu oraz tutaj na dole prawa, lewa strona. Dodatkowo mamy oczywiście montaż na pas. Tutaj przy kolbie, przy prowadnicy nie mamy niestety żadnych dodatkowych oczek. Jeżeli chcielibyśmy pas montować tutaj w tym miejscu, to niestety nie za bardzo mamy do czego. I to by chyba było tyle, jeżeli chodzi o samo wykonanie zewnętrzne. Ja teraz podłączę magazynek i zanim jeszcze pojedziemy na testy, to strzelę tutaj kilka razy, żebyście zobaczyli, jak to się zachowuje. Magazynek nabity. Co prawda, tutaj jedna wada, bo to, co jest na przykład w VFC, można sobie, o ile pamiętam, przestawić taką dźwigienkę i wtedy nie działa nam bolt catch po ostatniej kulce. Tutaj niestety nie mamy takiej możliwości, więc musimy sobie bolt catcha trzymać paluchem, jeżeli chcemy, żeby replika się sama przeładowała, a nie został zamek nam w tylnym położeniu. Ale zacznijmy może od pojedynczego strzału z uruchomionym bolt catchem. Czy widzicie? Strzał, zamek został w tylnym położeniu. Teraz powinniśmy przeładować, zrzucić bolta i możemy strzelać dalej. I znowu pusto. Przeładowujemy, zrzucamy bolta. Ja teraz sobie przytrzymam bolt catcha, żeby mi nie został zamek w tylnym położeniu. Czuję gaz. Gazu trochę tutaj się wydostaje, ale reakcja jest całkiem spoko. Całkiem fajnie to chodzi. Zobaczmy, jak z automatem. Co prawda wystrzeliśmy już kilka razy. Troszkę magazynek już się ostudził. Zobaczmy, jak przy automacie. I koniec. Już się replika dławi. Ale wszystko dalej działa. Na semi dalej będzie strzelać. Więc na semi spoko, na automacie, jak sami widzieliście, radzi to sobie średnio. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy użytkowe. A teraz jeszcze chwilka cierpliwości. Anonymous zrobił odrobinę wywiadu na temat tej repliki na grupach. Bo tutaj jest trochę wiedzy, której ja osobiście nie posiadam, której ja osobiście nie jestem w stanie potwierdzić, na którą warto zwrócić uwagę przed zakupem tej repliki. Ogólnie replika jest praktycznie w pełni zgodna z systemem NWS od Tokio. Jeszcze o jednym zapomniałem. Gdzie mamy wyrzutnik łusek, mamy też wpisany kaliber 300 BLK, czyli ten sam, co jest na lufie. Z ciekawych rzeczy na magazynku mamy podany kaliber 5.56x45, czyli kaliber M4. Co prawda magazynki standardowe 5.56 spokojnie przyjmują kaliber 300 BLK. Więc tutaj nie jest problem, jeżeli chodzi o użytkowe, ale zwracam na to uwagę. Tutaj mamy informacje, które zamieścił Łukasz Nowak, dziękujemy bardzo, na grupie GBBR Polska. I tutaj on testował tą replikę, porównywał z Tokio, bo prawdopodobnie po prostu taką posiada i mógł to zrobić. Magazynki te od DE jak najbardziej pasują do Tokio, natomiast z drugą stronę magazynki od Tokio trzeba lekko przerobić, żeby pasowały do DE. Są chyba lekko szersze. Nie wiem, co tutaj dokładnie trzeba przerobić, ale coś tam trzeba podszlifować. Trigger box, czyli ten zespół tutaj na dole. Ja oczywiście tej repliki nie będę rozkładał, bo trochę się boję, nie ukrywam. To nie jest moja replika, nie znam się na niej, więc nie chciałbym tam grzebać. Podobno pasuje i tu zamiennie, bez żadnego problemu. Jest to dokładnie ten sam standard, więc problemu być nie powinno. Jeżeli chodzi o performance, rozrzut FPS, tak samo jak w Tokio, zużycie gazu, tak samo jak w Tokio. Dość dobra kopia, jeżeli chodzi o zespół mechaniczny. Jak będzie z trwałością, to niestety dowiemy się dopiero za jakiś czas. Dodatkowo kolega tutaj napisał, że wymienił dyszę na Gons Modify i ona pasuje do DE. To jest dysza oczywiście dedykowana do Tokio Marui NWS. MWS. I tak naprawdę w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne. Więc coś nam teraz pozostaje. A, wiem, co nam pozostaje. Jeszcze pokażę Wam, jak dostać się do środka i regulować hopa. Żeby dostać się do środka, jak mówiłem, zawsze warto przeczytać instrukcję, szczególnie jeżeli nie jesteśmy ekspertami w danych replikach. Tutaj mamy z tyłu pin. Replika rozkłada się jak palna, więc wciskamy sobie pin tylny, przepychamy go na drugą stronę. Niestety bez żadnego narzędzia się chyba nie obejdzie.
replika się składa i mamy teraz cały nasz układ. Mamy tutaj trigger boxa na dole, na górze mamy cały ten nasz zamek. Zamek oczywiście możemy sobie wysunąć. Możemy go wyjąć razem z dźwignią przeładowania w całości. O, odkładamy sobie to na bok. I teraz jak spojrzymy tutaj głęboko na górze, mamy takie kółeczko, jak w pistoletach gazowych. I tym kółeczkiem regulujemy hopa. Tutaj troszkę dostęp jest taki sobie, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Na upartego nawet, czekajcie, co sobie złożę. O. O, pin wskoczył. Na upartego, jeżeli się bardzo postaramy, to cofając zamek do tyłu, jeżeli zablokujemy go sobie boltkaczem, czekajcie, o, to tamto kółko widać tutaj u góry. I na upartego można by włożyć palec albo jakieś małe narzędzie i regulować hopka bez zdejmowania góry, wyjmowania całego tego zespołu. Więc jest to możliwe. Jest to, nie ukrywam, dość trudne. I raczej palcem nam się to nie uda, bo ta zębateczka jest troszkę schowana, ale jakimś śrubokręcikiem będziemy w stanie ją przestawić. Więc to jest taka moja uwaga, można to robić łatwiej, nie trzeba od razu rozkładać całej repliki. Zamykamy, składamy, repliczka ląduje do pudełeczka i co robimy? Zaraz lecimy przetestować, zobaczyć jak to strzela. Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo nie ukrywam, że rzadko mi się zdarza bawić gazówkami. Dobra, to jesteśmy na terenie testowym i bierzemy się za recenzję Double Eagle'a w wersji GBBR. Zobaczymy, co to jest warte. Co ja powiem Wam szczerze, ustawiłem hopka i no różowo nie jest, nie? Zobaczmy, czy na 40 metrów powinniśmy trafiać, a dalej może być już problem. Dobra, próbujemy jeszcze raz, aczkolwiek ja już wiem, że jest słabo, nie? Idę się dobić. Dobiłem się kulkami i gazem. Nie przechodzę dalej, bo nie wiem, czy to ma sens. Spróbujemy jeszcze raz wyregulować hopa. No rewelacji nie ma, powiem Wam szczerze. Nie będę szedł dalej, bo to troszkę mija się z celem. No ja zachwycony nie jestem. I kilka takich rzeczy podsumowujących ogólnie tą replikę. Fajnie, że kopie. Fajnie, że jest gazowa. Fajnie, że jest to. Że to chodzi. To jest fajne. Jeżeli mówimy też o wykonaniu. Też całkiem fajnie. Wygląd spoko. My, powiedzmy, wykonanie, spasowanie spoko. Niestety to jak działa hopek, to jakaś tragedia. Bo ja naprawdę jestem pod koniec regulacji hopa w tej chwili i 25 nie jestem w stanie podkręcić wystarczająco mocno. Ta replika generuje nam 1-2 żula na ustawionym hopku, na kulkach 0,25 bardzo słabo i nie jest w stanie ich dobrze podkręcić.
No słabiutko, nie ukrywam. Do tego nasza sztuka, możliwe, że to jest sztuka, potrafi skręcać kulki w prawo. I to tak wow, w prawo. Potrafi ta kulka zwinąć się w prawą stronę na 45 stopni i polecieć gdzieś w bok. No nie ukrywam, że nie spodziewałem się czegoś takiego po tej replice. Liczyłem, że może rozrzut będzie i tak dalej, ale nie tak, że co któraś kulka nam ucieka w prawo rogalem. No nie wyglądało to dobrze, więc sam performance, jeżeli chodzi o strzelanie, naprawdę moim zdaniem bardzo przeciętny. Jesteśmy na ponownym nagrywaniu, nagrywamy test MWS-a. Dlaczego? Dlatego, że na stokowej replice po prostu w ogóle nie dawało się nic ustrzelić, nic przetestować, zresztą widzieliście to mieście przed chwilą. Więc replikę rozebrałem, jest nagranie z tego rozbierania na jednym ze streamów. Nie nagrywałem tego normalnie, jeżeli ktoś będzie chciał, to podlinkujemy tutaj tego streama. To na samym początku robiłem, więc powinniście znaleźć. Okazało się, że w replice tak, raz, nie było dystansera od nad gumką hop-up. Dwa, gumka hop-up jest bardzo twarda, bardzo sztywna, bardzo twarda. No i trochę się nie zdziwiłem, że to wobec tego tak słabo działało. W tym momencie, za zgodą oczywiście właściciela Anonymusa, zmieniliśmy gumkę. Daliśmy gumkę, to jest Modify, taka jasno-brązowa, teoretycznie z gumy lotniczej. To są gumki, które ja przez bardzo długi czas używałem do swoich czterotaktów. Dalej może ideału nie ma, ale daje się coś trafić. Na 40 metrów praktycznie trafiam w cel, co wcześniej było raczej niemożliwością, bo te kulki nawet nie chciały dolatywać. Teraz mamy hopek, który działa. Nawet działa, mam wrażenie, ciut za mocno, chociaż to też w zależności ile oddaliśmy strzałów, bo niestety jest to gazówka, ten hopek też może przymarzać, zmienia się jego temperatura, zmienia się jego działanie. Więc no ideału nie ma, ale już daje się trafić. Na 40 metrów w miarę skutecznie trafiałem w cel. Tak naprawdę, jakieś tam pojedyncze odskoki, więc co? No spróbujemy na 50 metrów i zobaczymy, czy też daje się trafić. Magazynek jest bardzo mały, więc co chwilę go nabijam i dobiję też go od razu gazem, żeby było pełno. Taka uwaga jeszcze taka moja, nie nabijajcie magazynków tak full do pełna, bo wtedy ma problem, żeby prowadzić pierwszą kulkę, tak naprawdę, zamek i trzeba po prostu ręcznie przeładować. Więc jak dobijemy tak na chama do pełna, to tak średnio to wychodzi. Dobra, 50 metrów, wszystko nagrywa, zobaczmy. Już pod koniec, nie wiem czy widzieliście, ale tak jakby trochę zaczęło brakować gazu. Dość gazożerna ta replika, nie ukrywam. Mimo, że jest dzisiaj cieplutko. I na te 50 metrów dalej daje się trafić. Co prawda, pewnie jak widzieliście, zwiewa nam kulki w prawą stronę. No bo mamy dzisiaj trochę wiatru, ale jest to ostatni termin, kiedy dam radę to nagrać, więc siłą rzeczy zostawiamy jak jest. I po gazie znowu. Spróbujemy jeszcze na 60 metrach, ale to ma 1-2 dżula, więc boję się, że trochę nie da rady na tak lekkiej amunicji szczególnie. Chyba, że powiem wam szczerze, no jak sami widzicie, strasznie gazożerne to to. Do tego, co którąś kulkę wywala mi w kosmos, nie wiem z czego to wynika. Czy dalej coś jest nie tak z tą gumką? Chociaż powiem szczerze, z moich doświadczenia z tą dokładnie gumką raczej nie powinno się tak dziać. Co prawda nigdy nie testowałem jej w GBB, tak naprawdę. Chociaż nie, jest UV ma w pistolecie i tam działa poprawnie. Więc nie do końca wiem, co tu się dzieje. Może coś z ramieniem, może coś z komorą. Tutaj już niestety metodą prób i błędów.
ale teraz przynajmniej strzela w tym kierunku. Dobra, przyjdziemy na 60, zobaczymy. No, jesteśmy na 60, zobaczmy, czy coś trafimy, chociaż ten wiatr nie będzie pomagał. No i to było tyle. Na 60 dalej dawało się trafić, więc źle nie jest, ale dalej coś nie do końca jest tak z chopkiem. Czy to jest wina gumki i trzeba by dać inną? Czy może coś porobić jeszcze z dystanserem, z samą komorą? Ciężko mi powiedzieć. Walimy resztę kulek. Tak czy inaczej, replika jest bardzo gazożerna. I na to zwracam uwagę bardzo mocno. A teraz przejdźmy do podsumowania. To teraz tak, podsumowanko. Jak się z tego strzelało? W stoku tragicznie. Tak jak finik repliki, wrażenia, to jak jest zbudowana, naprawdę robi bardzo fajne takie odczucia, tak stok strzelał tragicznie. Nawet nieźle, strzelał tragicznie. Z tym, że było to spowodowane ewidentnie gumką i brakiem dystansera. I mam wrażenie, że ten drugi brak to był po prostu straszny, bo ja kręciłem i kręciłem i kręciłem i nic się nie zmieniło. Nie zmieniał się chopek, nie dawał podkręcać mi nawet 25. I ewidentnie potem, jak powiedzmy zdjąłem, wszystko rozebrałem i kręciłem dalej, patrząc przez światło lufy, to dalej widziałem, że ten element podkręcający gumki w ogóle się nie pojawia w świetle lufy, więc ewidentnie brakowało po prostu dystansera. Słaby temat. Do tego gumka, jak już to wszystko rozebrałem, okazała się bardzo twarda. I raczej nie oczekiwałbym po niej dobrego działania, więc też element, który od razu poszedł do wymiany. Czy to jest idealna gumka do tego setupu? Ciężko mi powiedzieć, powiem Wam szczerze. Teraz musiałbym potestować kilkanaście gumek i sprawdzić, czy jest to wina faktycznie tej gumki, która tu się nie do końca dogaduje, czy jest to wina może samego systemu, może wina samej komory. Bo powiem Wam szczerze, tak skonstruowanej komory to ja w życiu nie widziałem. Bo to są dwie połówki spinające lufę z gumką i nałożony jest na to o-ring, żeby się nie rozpadł. No słabo w moim odczuciu. Działa to naprawdę bardzo, bardzo przeciętnie i bardzo nie nazwałbym tego stabilnym i szczelnym połączeniem. Więc takie wrażenia serwisowe raczej marne, nie ukrywam. Tak jak mówiłem, feeling, cena, okej, spoko. Gazówka za 1000 zł, 1000 hakiem, naprawdę świetny deal. Kopię, zachowuje się całkiem fajnie, można sobie potrenować manuala, jak ktoś na przykład trenuje spalną i chciałby sobie coś takiego powalczyć, no super. Ale jeżeli chodzi o to, jak strzała, no stok tragicznie. Po wymianie gumki jest lepiej. Ok, dawało się trafić, dawałem radę trafić w cel na 40 metrów bez bólu. Na 50 metrów też w miarę trafiłem, na 60 też udało mi się strzelić, aczkolwiek już z poprawką, bo strzelałem kawałek nad plandekę, żeby te kulki trafiały w cel, ale dawało się. Leciały dość długo, bo replika ma około 1,2, 1,3 joula i rozrzut tych FPS-ów też jest dość spory. No ale to niestety, no przy gazówkach, szczególnie w tej cenie bym się nie spodziewał byle za dużo więcej. Więc tak moje prywatne wrażenia. Replika fajna, ale raczej do kolekcji. Tak jak kupił ją Anonymous, przynajmniej jeżeli mówimy o stoku. Jeżeli kupujemy tą replikę w stoku i nie chcemy w niej za bardzo grzebać, no to okej, fajna, żeby sobie tam kilka razy strzelić, żeby nas kilka razy kopnęło, żeby się pochwalić, że mamy gazówkę, ale niekoniecznie, żeby używać jej w grze, bo w grze no troszkę słabo. Raz, niewydajna gazowo, strasznie żre ten gaz, strasznie. Dwa, no jak sami widzieliście, no z tą celnością dalej nie jest najlepiej. Co prawda, pewnie można to poprawić. Jak już mówiłem, części od Tokio MWS-a pasują, tak? Można dopasować inną komorę, można dopasować inny tutaj cały ten zamek i tak dalej, inną lufę wpasować, to wszystko da się wymienić. Więc może można zrobić z tego lepszą replikę, ale to już niestety zostałem ekspertą, ja nie jestem w tym tutaj znawcą, więc nie chciałbym powiedzieć kupcie to i będzie dobrze. Po prostu nie wiem. Mam co do tego, nie ukrywam, mieszane uczucia. Niekoniecznie poleciłbym tej repliki nikomu.
jeżeli nie chcę tego do kolekcji. Jeżeli do kolekcji, spoko. Fajne, trochę kopię, co prawda daje, brakuje tego takiego feelingu, bo to, co na przykład w AFC-kach fajnie się zachowało, to był ten takie zamknięcie zamka, nie? Tutaj to jest takie puc. I takie, nie ma tego uderzenia, tego takiego fajnego brzdęk, tego feelingu, nie? Dalej jest to Deepika ewidentnie dużo słabsza, dużo delikatniejsza, to wszystko ma słabszą sprężynę, jest lżejsze i tak dalej, i tak dalej. No nie chodzi tak, jak ja bym sobie tego wymarzył. Ale daje się tego używać, jak najbardziej. No i cóż ja mogę powiedzieć, tak? To chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego. Replika wraca do Anonymousa i tak trochę ją przetrzymałem ze względu na to, że zrobiliśmy tą zmianę gumki i chciałem jeszcze raz nagrać testy, jeszcze raz zobaczyć, czy po zmianie tych rzeczy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej. No jest lepiej, ewidentnie jest lepiej, dalej ideału niestety nie ma. Może jeszcze będziemy walczyć z gumką, może będziemy walczyć z komorą, ale to z tego, co Anonymous powiedział, raczej w przyszłości, ze względu po prostu na środki finansowe, bo wyprztykał się na to, a teraz, żeby w to jeszcze kasę ładować, no to powiedzmy sobie szczerze, może w przyszłości. I cóż, na tą chwilę ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, rozwiałem wszystkie wątpliwości, ale jeżeli o czymś zapomniałem, chcecie coś wiedzieć, chcecie coś dopytać, jak najbardziej piszcie. Jak zwykle zapraszam do komentarzy, tam zawsze jest na to miejsce, ja zawsze staram się czytać, odpowiadać, dopowiadać, może Anonymous za jakiś czas też napisze swoje wrażenia, więc serdecznie zapraszam tam, pod filmem, a na tą chwilę jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję Anonymous za repliczkę do recenzji, dziękuję wszystkim pozostałym patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.